Zgodnie z przewidywaniami, jeśli mogę, że zadecydowała frekwencja, rzeczywiście ten dzień, można szukać oczywiście wielu wytłumaczeń, bo to i po Andrzejkach, aura niesprzyjająca, natomiast rzeczywiście widzimy, że ta niska frekwencja powoduje, że wystarczy, że aparat władzy zagłosuje i jakby temat jest zamknięty. Natomiast myślę, że nie jest zamknięty na przyszłość. Powiem tak, po naszej stronie jest biologia mimo wszystko. I jak na pierwsze wybory, w których w ogóle brałem udział, nawet do samorządu szkolnego nie miałem przyjemności kandydować, więc to jest pewnego rodzaju i doświadczenia, i kapitał. Z drugiej strony te wstępne wyniki z 20 komisji mówią, że to jest około 40% do 58%. Ja myślę, że jeden prawny polityk w tym mieście życzyłby sobie takiego rezultatu w drugiej turze, więc tym bardziej uważam, że nie jest to rezultat, którego należy się wstydzić. Oczywiście, jak śpiewała ABBA, zwycięzca bierze wszystko, tak? Więc też po cichu liczyliśmy, że uda się to zrobić. Natomiast nie demonizowałbym faktu, że ta prezydentura tym razem się nie zdarzyła. Pamiętajmy o doskonałym wyniku Platformy Obywatelskiej i Porozumienia dla Legnicy w Radzie Miejskiej, która tak naprawdę pokazuje, że zdecydowana większość miasta, zdecydowana większość legniczan jednak ma inny pomysł na miasto. Ma pewien pomysł, który jest innym pomysłem niż pomysłem pana prezydenta Krzakowskiego. I 4 lata szybko mijają. Ja nie mówię, że za 4 lata się uda, chociaż pewnie głęboko też to wierzę. Ale jednocześnie chcę pokazać, że wykonaliśmy kawał naprawdę potężnej pracy. Ta kampania właściwie od czerwca, no to ostatnio żona będzie dobrze wiedziała, ile mnie w domu nie było. Tak, dobrze mi wyliczyła, ale te pół roku bardzo intensywnej, ciężkiej pracy, ale myślę, że też bardzo potrzebnej, bo oprócz tego, że osiągnęliśmy naprawdę przyzwoity rezultat, to pokazaliśmy, że nic nie jest dane nas na zawsze, że władza musi się z nami liczyć, musi się liczyć z mieszkańcami. Jeżeli tego robić nie będzie, to któregoś dnia jednak pokażemy im, jako mieszkańcy, jako legniczanie, tą żółtą czy czerwoną kartkę i będą musieli nas słuchać. Ja myślę, że dobrą szkołą dla prezydenta Krzakowskiego z tej kampanii jest to, że być może część po swojej polityki, swojej pracy przeniesie z deptaka na Świętej Marii Panny do gabinetów ratusza i tak naprawdę zajmie się sprawami, które nas jako mieszkańców bolą, bo nie ukrywam, że moim głównym motywatorem do tego, żeby w ogóle wystartować do kampanii, było to, żeby zmienić to miasto, żeby nad niego dobro pracować. I nawet jeżeli to pan prezydent Krzakowski będzie pracował dla tego dobra tego miasta, to też jest wartością. Jeżeli nawet to nie my będziemy robić, że miasto będzie lepsze, to też będzie służyło nam, aczkolwiek ja głęboko wierzę, że również my będziemy mogli jako środowisko, jako myślę, że bardzo, bardzo mocno zaangażowani ludzie w dobro tego miasta w pewnym momencie pozwalają nam to zrobić. Drodzy, ja wam chciałem przede wszystkim serdecznie podziękować tobie, Jarek, za to zaangażowanie, bo rzeczywiście to było bardzo intensywne 6 miesięcy, ale tylko 6 miesięcy. W tym gronie oczywiście wiemy, że z pewnymi problemami różnymi, które nas spotykały. Można powiedzieć, że gdybyśmy nie mieli tylu wartepów po drodze, byłoby trochę łatwiej. Ale to nie jest najistotniejsze. Moim zdaniem najistotniejsze jest to, co jest przed nami, że mamy trochę dłuższą drogę do zmiany miasta, że rzeczywiście udało się pierwszy raz przełamać taki wyraźny monopol na władzę w mieście, że każdy już teraz wie, że warto próbować. To jest niesamowite i bardzo wam dziękuję za tę pracę, współpracę i za to, że jesteście i że będziemy za 4 lata znowu próbować, mam nadzieję, z lepszym jeszcze rezultatem. Dzięki wam wielkie i bawmy się chociaż tyle. Znaczy, jest naturalną sytuacją, że wszyscy się teraz smucimy. Ale jest też naturalną sytuacją, że jak się obudzimy rano i racjonalnie popatrzymy na to, co zrobiliśmy, to będziemy odczuwać wielką satysfakcję, że daliśmy głos ku prawdzie i daliśmy głos ku zmianie. I bardzo państwa o to proszę. Jestem doświadczonym reżyserem i wiem, że czasem premiera nie do końca wychodzi. Ale potem jest następna premiera, która się dzieje z sukcesem i potem są już same sukcesy. Więc idziemy w tą następną premierę. W związku z tym, że czynnik ludzki jest najważniejszy, jest tu pani Jola, to ja chcę pani Joli bardzo się nisko pokłonić za to, że wytrzymała te parę miesięcy. Brawo! Dziękuję.